bezpośrednio, może nie bezpośrednio, pośrednio, ponieważ kamera, która tutaj stoi przy lodówce, nagrywa wypowiedzi i one będą możliwe do obejrzenia również na stronie www.federacjabialystok.pl dla wszystkich, którzy zechcą. I jeżeli dojdzie do drugiej części tej debaty, do czego kandydatów serdecznie zachęcam, to również postaramy się taką relację przygotować. Druga seria pytań. Bardzo mi bliska. Wizja współpracy z białostockimi organizacjami pozarządowymi. Formy i narzędzia współpracy. Jako pierwszego poproszę o odpowiedź na to pytanie pana Jana Dobrzyńskiego. Organizacje pozarządowe to są instytucje, tak można nazwać, które powstają oddolnie. One powstają w wyniku potrzeb mieszkańców. Jest to niezwykle ważne i w zasadzie wystarczy tylko z nimi współpracować, aby znać problemy naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, i drugim takim elementem, który jest bardzo ważny, to są rady osiedlowe. Rady osiedlowe, których u nas nie ma, pan prezydent zaniechał tego typu instytucji. To jest kolejna taka komórka, gdzie możemy pójść, porozmawiać i zgłosić swoje problemy. I tutaj musimy sięgnąć do filozofii rządzenia. Jedni, do których ja się nie zaliczam, chcą dzielić, rządzić, decydować, wydawać, czy to pozwolenia, czy to pieniądze, a inni chcą pracować dla dobra społeczeństwa, dla dobra miasta Białegostoku w tym przypadku. I te osoby, do których ja się zaliczam, muszą pracować, współpracować z tymi podmiotami, które wymieniłem. Szanowni Państwo, form tej współpracy jest bardzo dużo. Możemy tworzyć różnego rodzaju fundusze. Możemy tworzyć fundusz pożyczkowy, fundusz gwarancyjny. Możemy tworzyć różnego rodzaju porozumienia. Nawet możemy pewne zadania zlecać właśnie tym organizacjom pozarządowym, aby one w sposób roztropniejszy, w sposób mądrzejszy naszymi pieniędzmi dysponowały. Ja nie zauważyłem w ostatnim okresie jakiejś takiej szczególnej współpracy w tych ostatnich 8 lat władz miasta z organizacjami pozarządowymi. A przecież możemy tworzyć spółdzielnie socjalne, możemy tworzyć różnego rodzaju rozwiązania, które będą dla dobra. I to w zasadzie z każdej dziedziny naszego życia. Sportu, edukacji, kultury, wychowania. Mamy pełen wachlarz organizacji pozarządowych, które w zasadzie zabezpieczają lub też wskazują na życie społeczne naszego miasta. Musimy zrobić wszystko, aby z tymi organizacjami współpracować, aby brać ich wnioski pod uwagę, aby żyło nam się w tym mieście lepiej. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Jako następny zabierze głos pan Robert Żyliński, który przedstawi swoją wizję współpracy z białostockim trzecim sektorem. To bardzo ważne słowo, współpraca. Nie powinniśmy traktować współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie obowiązku współpracy, a właśnie współpracy, dialogu, rozmowy, słuchania tych racji. To jest istota, myślę, że całego zagadnienia, bo zawsze środki będą ograniczone, zawsze będzie jakaś pula. To, co mówimy w swoim programie, to też przejrzystość urzędu. Jeśli ten urząd, ta pula środków będzie przejrzysta, będzie sensownie podzielona, wsłucha się w głos społeczeństwa, to jest to bardzo istotne, bo zawsze można powiedzieć za mało. Ale jeśli dzielimy to, co jest, to ważne, żeby to było podzielone przejrzyście. To można podzielić na sektory, przecież organizacje działają w wielu sektorach. Jedne są bardziej kosztochłonne, inne mniej kosztochłonne. Fundacje, stowarzyszenia, jedne powstały, inne są już zakorzenione. Trzeba też wspierać te stowarzyszenia, które się rodzą, które jeszcze nie są, nie działają tak prężnie, nie mają takiego umocowania w swoim działaniu. Więc bardzo ważne, żeby ten podział dostępnej puli środków był czytelny, przejrzysty, podzielony na sektory, podzielony też na wielkości organizacji. Jeżeli widzimy, że organizacji jest więcej starających się o dofinansowanie, o wsparcie, to może zróbmy
pewną cykliczność możliwości ubiegania się, tak żeby podzielić tą pulę pieniędzy na jak największą ilość. Doceniajmy tych, co się sprawdzili. To jest jasne, że jeśli ktoś dobrze wykorzystuje środki publiczne, trzeba go wspierać. Ale nie zapominajmy o tych stowarzyszeniach, które dopiero się rodzą, bo takich mamy zapewne najwięcej na rynku. Więc tutaj ta przejrzystość podziału to powinna być wypracowana i ta cykliczność wspierania danych organizacji powinna być wypracowana i wychodzić naturalnie. To musi być chęć, a nie obowiązek urzędu. Dziękujemy bardzo. Brawo. A teraz poprosimy pana Artura Milewskiego, aby przedstawił swoją wizję współpracy z trzecim sektorem. Proszę państwa, przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak pieniądze publiczne. Są pieniądze prywatne i to z prywatnych kieszeni zabieranych obywatelom budżet rozdaje pieniądze. I teraz organizacje pozarządowe mogą dostawać pieniądze albo od urzędnika, albo mogą dostawać pieniądze bezpośrednio od ludzi. W takim systemie, w jakim my żyjemy, partiokracji, w której jest władczość i w której przede wszystkim prezydent, mówimy o wyborach samorządowych, zajmuje się rozdawaniem pieniędzy, nawet nie rozwiązywaniem problemów, tylko po prostu wydawaniem naszych pieniędzy, to trzeba sytuację odwrócić. Organizacje trzeciego sektora, zamiast być petentem, który prosi prezydenta o pieniądze, powinny się zwracać bezpośrednio do obywateli i to jest ta droga właściwa, która na całym świecie najlepiej się sprawdziła. I to nie urzędnik wyda pieniądze najlepiej jak potrafi, tylko sama organizacja. Niech państwo zwrócą uwagę, że u nas nie ma osób, oprócz może Jerzego Owsiaka, no a tutaj lokalnie ojca Konkola, które by były takimi gwiazdami medialnymi, że ludzie by im ufali, wpłacali pieniądze. Ojciec Konkol tutaj na naszym terenie jest osobą dla polityków bardzo bezpieczną, bo on nie jest konkurentem do władzy. U nas organizacje pozarządowe nie mogą się wybić, ich liderzy też nie mogą się wybić, bo oni stanowią konkurencję dla polityków i w związku z tym nie będą mieli przebicia i nie będą, będą mieli ograniczone możliwości zdobywania, pozyskiwania dla siebie środków. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Myślę, że brawa się należą za wypowiedź każdemu mówcy. Natomiast teraz poprosimy pana Krzysztofa Jaruzelskiego o przekazanie nam właśnie swojej wizji współpracy z trzecim sektorem. Formy, narzędzia tej współpracy, może jakieś... Poprosiłam pana Krzysztofa Bill Jaruzelskiego o przedstawienie swojej własnej wizji współpracy z trzecim sektorem. I przepraszam, że mówię cicho. Dziękuję bardzo, Bożena. Koledzy skupili się głównie tutaj w swoich odpowiedziach na stronie finansowej. Na finansach, które organizacje pozarządowe mogłyby dostawać w jaki sposób większe czy mniejsze. Myślę, że to jest oczywiście bardzo ważna sprawa, zresztą chyba tam jedno z przyszłych zagadnień będzie poświęcone trochę przekazywaniu uprawnień i obowiązków. Myślę, że trzeba się jednak w tym pytaniu, w tym punkcie skupić na jakby filozofii podchodzenia i współpracy z organizacjami pozarządowymi, bo to jest chyba ważniejsze od tego, czy w tym roku organizacje dostaną, nie wiem, 3 miliony czy 4 miliony złotych. Ważne jest, w jaki sposób władza chce z tymi organizacjami współpracować. I tu pierwsze pytanie jest takie, że władza musi chcieć zrozumieć i musi chcieć poznać, z kim ma do czynienia. Ruch NGO-sów ma tak mniej więcej 20 parę lat. Niektóre z tych organizacji okrzepły, są doskonale zorganizowane, mają swoje statuty, niektóre wręcz łączą się w wielkie federacje, jak mamy przykład w Białymstoku, ale oprócz tego boję się, że urzędy miejskie często na tym etapie zostają.
mają rozpoznanie, ile jest organizacji mniej więcej, która się czym zajmuje. Ale życie społeczne jest bardzo dynamiczne i to się zmienia w oczach tak naprawdę. To się zmienia z roku na rok, w miesiącach. I tego władza już nie wie tak naprawdę, z czym ma do czynienia. To są często ruchy, które wcale nie chcą być sformalizowane. To są ruchy, które powstają po to, żeby uzyskać dostęp do informacji publicznej, co nie jest takie proste i łatwe. To są ruchy, które skupiają się w internecie. Myślę, że bardzo fajnym takim przykładem w Białymstoku jest taki ten portal Ręce Precz od Dojlit, który rozpoczął się od protestu przeciwko idiotycznej polityce miasta względem zagospodarowania Dojlit. Wokół tego zaczęło się pojawiać coraz więcej ludzi. Ci ludzie zaczęli bombardować Urząd Miejski pismami, petycjami, wyciągać informacje, których nie mogli dostać w normalny sposób, ale oni nie są zorganizowani. Oni nie są w żadnej federacji, oni nie mają wielkiej struktury. To jest piękny przykład takiego oddolnego zorganizowania się. Dopóki władza w mieście nie rozpozna siły tych organizacji, nie będzie wiedziała, jak współpracować z tymi organizacjami. Druga sprawa też jest taka, że żeby nie było takiej sytuacji na przyszłość, ja to deklaruję, że nie będzie, że będą organizacje lepsze i gorsze. Bo oczywiście z biegiem lat, z biegiem dni organizacje mają wpływ jakiś na prezydenta, poznają się gdzieś, rozmawiają ze sobą. Jedne są troszeczkę lepsze czasami, lepiej traktowane, a drugie są troszeczkę gorzej traktowane. Chodzi o to, żeby organizacje były traktowane jednakowo, równo, a prezydent, żeby chciał przede wszystkim poznać, na czym polega, o co im chodzi. Bo to są ludzie, którym się chce. Oni nie muszą tego robić, oni chcą to robić. I za to trzeba ich popierać. Dziękujemy bardzo. O opinię na temat przyszłej współpracy z trzecim sektorem poprosimy teraz pana Kamila Żebrowskiego. Dziękuję. Ja chciałbym zadać takie pytanie tak naprawdę, na które sami wszyscy powinniśmy sobie odpowiedzieć. Jaka jest rola organizacji pozarządowych? Teraz mnie słychać? Dobrze? Szanowni Państwo, organizacje pozarządowe razem z lokalnymi władzami powinni być partnerami, jeżeli chodzi o budowę tego społecznego, tak naprawdę tego obywatelskiego społeczeństwa. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że organizacje pozarządowe wykonują nieraz czarną robotę, czyli to, czego nie może wykonać państwo, bo się nie może dogadać, albo czego nie może wykonać lokalna władza. I tutaj mówię, są konkretne przykłady, bo organizacje pozarządowe walczą z przemocą wobec dzieci, wobec młodzieży, wobec kobiet, a przede wszystkim walczą z ubóstwem, czyli to, przy czym niezaradne jest państwo i władza lokalna rzecz jasna. Szanowni Państwo, moja propozycja jest taka konkretna, bo w mieście funkcjonuje coś takiego, co się nazywa Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Jeżeli się mylę z nazwą, to proszę mnie poprawić. Bardzo dobrze Pan powiedział. Cieszę się. Tylko, że rola tego centrum jest tak minimalna, jest, generalnie powiem szczerze, że jako laik próbowałem się zainteresować bliżej tematyką i nie mogłem znaleźć żadnych informacji. Mało tego, na prośbę do Urzędu Miejskiego oczywiście odpowiedzi też również żadnej nie otrzymałem, więc czym się dokładnie zajmuje Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi nie jestem w stanie powiedzieć. Ale z tej krótkiej informacji na stronie białystok.pl wynika, że wspiera to jakby powstawania nowych stowarzyszeń czy organizacji pozarządowych, ale to wciąż za mało, bo tak naprawdę to partnerstwo nie może opierać się na tym, że ktoś coś umożliwia merytorycznie do tego, żeby można zacząć działać. Te działania muszą być wspierane. Jest teraz ogromny problem, jeżeli chodzi o lokale, tak? Lokale z zarządu komunikacji, przepraszam.